Napisał niedawno do mnie pan Paweł, który opisał wypadek, który zdarzył się w jednej z jego budek lęgowych. Pan Paweł ma kilka, przynajmniej tak pisze, kilka budek lęgowych typu A wykonanych z desek ryflowanych. To są takie deski z takimi charakterystycznymi żłobieniami, przeznaczone do, najczęściej do budowy jakichś tarasów, podłóg. Budki z tego materiału raczej spotyka się rzadko, aczkolwiek już spotykałem się z takimi budkami w terenie kilkukrotnie. Pan Paweł swoje budki dodatkowo zabezpiecza przed dzięciołami, stosując okucia otworów lotowych wykonane z fajnej aluminiowej blaszki o grubości 1 mm. I co się stało? Otóż w jednej z jego budek sikora włożyła pazur między, w szczelinę między tą blaszką a budką, no i niestety utknęła. I skończyło się to dla niej fatalnie, po prostu ptak padł. Na te kilka budek zdarzyło się to tylko raz, natomiast pan Paweł zaczął się zastanawiać, czy takie wypadki właśnie nie mogą zdarzać się częściej w tego typu zabezpieczeniach. No i do mnie z tym problemem napisał, no i tutaj co ja z tym zrobię. Oczywiście jest to fajny materiał, żeby opowiedzieć o takim studium przypadku i bardzo fajnie, że pan Paweł o tym napisał, bo możemy się z tym problemem zapoznać my wszyscy. Pan Paweł od razu zareagował i felerną budkę poprawił poprzez poluzowanie blaszki, tak żeby już nie było możliwości, żeby tam się gdzieś jakieś pazury mogły klinować. Po prostu jeśli ptak się tam uczepił, to pazur wchodził i wychodził bez problemu i to zdało egzamin. Zaproponował też inne rozwiązanie, czyli stosowanie blaszki wyciętej u dołu, czyli taka otwór z blaszka z otworem w kształcie U, tak żeby tam, gdzie ptaki chwytają się pazurkami, tej blaszki po prostu nie było i żeby tam żadna szczelina nie musiała powstawać. Pomysł dobry, w moim przekonaniu, w przypadku budek ryflowanych jak najbardziej może się on sprawdzić. Ja w swoich budkach stosuję okucia z blachy nierdzewnej grubości 0,5 mm. Są one w różnych kształtach. Są prostokątne z otworem, są sześciokątne z otworem oraz stosuję jeszcze zabezpieczenia z pleksji przetroczystego grubości 2 mm. Też wycięte w prostokąt z otworem. Po prostu łatwo je wyciąć, nawet w domu sobie takie zabezpieczenie zrobić. Wszystkie one skutecznie zabezpieczają otwory przed dzięciołami. Moje budki, a jest ich nieco ponad 200, wiszą sobie od roku 2011 do dzisiaj i ani razu nie zdarzyło się, żeby jakikolwiek ptak się zaczepił, gdzieś wsadził pazury między to zabezpieczenie a wejście, a otwór wlotowy i żeby po prostu nie mógł się wydostać. Ani razu taka sytuacja nie miała miejsca. Przeszukałem też cały internet, znaczy całego internetu nie da się przeszukać, natomiast przeszukałem na internet, na ile mi się udało, i po polsku, i po angielsku, i więcej takich przypadków nie znalazłem. Zatem mamy do czynienia z przypadkiem rzadkim, o którym mimo wszystko chyba warto powiedzieć. Ja swoje blaszki do przednich ścianek budki lęgowej mocowałem zawsze albo na wkręciki, albo na małe gwoździe. W przypadku wkręcików jest to metoda, którą najbardziej polecam, dlatego że one mocno dociskają tą blaszkę do przedniej ścianki i problemu nie ma. W przypadku gwoździ też nie zdarzyło mi się, żeby powstawała tam jakaś groźna szczelina, aczkolwiek zdarzyło się, że po jakimś czasie, po paru latach gwoździk wyrdzewiał i po prostu główka odpadała i blaszka momentalnie zsuwała się na dół, odsłaniając otwór wlotowy, na co oczywiście dzięcioł tylko czekał, żeby go rozwalać i się do niego dostać. To także powód, dla którego polecam wkręty, bo one trzymają zdecydowanie bardziej i to jest za mały element, żeby tutaj nie wiadomo co, jak pracowało, żeby zrobiły się tam jakieś szczeliny. Tam, gdzie miałem na wkręty, tam po prostu ta blaszka mocno przylega do deski i nie ma żadnej szczeliny, żeby można było gdzieś tam pazury włożyć. No a teraz mój komentarz. Co ja o tym myślę? Dlaczego tak się stało? Dlaczego mogło się tak stać? I uwaga, to jest moje zdanie, moja opinia, więc zaznaczam sobie to, że może jestem w błędzie, może się mylę, może doszło do czegoś innego. Ale wydaje mi się, że podstawową różnicą między moimi budkami, gdzie no, czegoś takiego się, takiego do takiego wypadku nie doszło, a budkami pana Pawła, jest jednak materiał, z których są te budki zbudowane. On ma deski ryflowane, a ja mam deski gładkie. W przypadku moich desek gładkich blaszki mocno przylegają do ścianki przedniej i nie ma tam szczeliny. A nawet gdyby się blaszka poluzowała, no to jest szczelina luźna i nie powstaje. Nie ma jak tam ten pazur się specjalnie mocno zaczepić, żeby się nie uwolnił. W przypadku desek pana Pawła, który ma ryflowanie, czyli te takie żłobienia, tam zawsze będą powstawały szczeliny między blaszką a deską. Między tymi właśnie
w tych żłobieniach. Co więcej, w tych żłobieniach, te żłobienia schodzą się do blaszki w formie klina, czyli o, w ten sposób. Wchodzą się w formie klina, otwartego takiego klina. I cokolwiek tam wpadnie w ten klin i będzie się dociskało, może ulec zaklinowaniu, jak sama nazwa wskazuje. Mi się od razu to skojarzyło z wypadkiem, który miał mój kot. Wiem, że to może kiepski przykład, ale może będzie nie najgorszy. Mój kot kiedyś, jak jeszcze nie wiedziałem, że trzeba zabezpieczać uchylne okna przed kotem, przed tym, żeby koty nie wychodziły nimi. Mój kot nie wychodził, ale ugonił jakąś muchę w uchylone okno między ramę okienną a okno, włożył łapę i ta łapa mu się w tym klinie, w tym miejscu zaklinowała. Także jak on ją ciągnął, to ona tylko się bardziej klinowała. To była pułapka, z którą on sobie kompletnie nie mógł poradzić. I gdyby nie to, że zauważyłem to bardzo szybko, to udało się kota uratować, bo mogło się skończyć to nawet tragicznie. Teraz jestem mądrzejszy. I według mnie w przypadku deski ryflowanej i blaszki, która się z nią styka, mogą powstawać takie małe właśnie kliny. Prawdopodobnie jest jeszcze jakiś czynnik. Być może ułożenie akurat wiórów, albo jakieś występy, albo akurat feler deski, który powoduje, że nie to, że sklinowanie, to się jeszcze jakoś tam bardziej domyka, dociska, dlatego, że sytuacja miała miejsce w przypadku tylko jednej budki, a pan Paweł takich budek zabezpieczonych takimi samymi blaszkami ma kilka, więc prawdopodobnie tutaj jeszcze był czynnik tego konkretnego egzemplarza budki. Niemniej, według mnie, moim zdaniem, głównym czynnikiem, który tutaj nas powinien uczulać, czyli włączać nam lampkę, jest ta ryflowana deska, czyli te nacięcia, bo w przypadku budek gładkich, no takich szczelin nie ma. Po prostu blaszka przylega. Tak jak podkreśliłem wcześniej, to jest moje zdanie, moja opinia i mogę się mylić. Piszcie w komentarzach, co wy myślicie. Ktoś by mógł powiedzieć, że może wina jest w samej blaszce, w końcu jest ona grubsza, aluminiowa. Nie ma to znaczenia. Pana Pawła blaszka jest grubsza o pół milimetra od moich metalowych, ale jest też o milimetr cieńsza od zabezpieczeń, które używam z Plexi. Zatem tutaj raczej niczego bym się nie doszukiwał, tym bardziej, że blaszki aluminiowe są powszechnie używane i stosowane jako okucia budek wlotowych na całym świecie i nigdy nie spotkałem się z informacją, że miałyby w jakikolwiek sposób być szkodliwe dla ptaków, że ptaki się właśnie klinują z tego powodu, że jest to blaszka wykonana z aluminium. Jak najbardziej blaszka pana Pawła jest jak najbardziej w porządku. Proste rozwiązania dwa, jakie warto zaproponować, to są takie, jak zaproponował pan Paweł, czyli blaszka wycięta w kształcie U od dołu, czyli bez tej dolnej części, żeby ptaki nie musiały chwytać w ogóle metalu wchodząc do budki. No i moje rozwiązanie, które ja proponuję, to jest nakręcenie kominka wlotowego na deskę ryflowaną, tylko że kominka wlotowego z deski płaskiej, gładkiej i dopiero do niej przykręcenie zabezpieczenia przeciwdzięciołowego i właśnie najlepiej przykręcenie na wkręty, bo to daje nam pewność, że żadna szczelina tam nie będzie powstawała. Wkręt, blaszkę dociśnie i koniec. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie panu Pawłowi podziękować za to, że do mnie napisał i przedstawił ten bądź co bądź przykry przypadek, przykre zdarzenie, jakiego spotkało. Niemniej dzięki temu mogłem je przedstawić dalej i pokazać, że takie problemy się mogą też wydarzyć, a mogą się wydarzyć każdemu, bo w sposób zupełnie niezamierzony, niechcący może się coś zdarzyć niedobrego i warto się tym dzielić, żeby tego unikać w przyszłości. Chciałem też podziękować panu Pawłowi za to, że zareagował i że poprawił swoją budkę i zaczął szukać sposobów tego, jak zrobić, żeby ta jego budka była jak najbezpieczniejsza dla ptaków. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli ktoś z was jest świadkiem takiego felernego wypadku z budkami lęgowymi, jakiejś nietypowej sytuacji, to i tak warto o tym napisać, po to, żeby się właśnie podzielić z innymi, że można było zwrócić uwagę, że takie rzeczy też mogą się wydarzyć. W końcu ktoś mógł na coś nie zwrócić uwagi, tak? Ja mam setki budek powieszonych, a takiego wypadku nie miałem. Pewnie wielu ornitologów też może tak powiedzieć, że akurat czegoś takiego nie miało. Natomiast komuś się zdarzyło, warto na to zwrócić uwagę, podzielić się tą informacją. Nie na zasadzie, żeby tworzyć jakieś zasady, że teraz absolutnie ponacinane deski są B, ale na przykład, żeby po prostu zwrócić uwagę, że o, może tu warto to zabezpieczenie jakoś inaczej umocować, żeby tam żadnej szczeliny nie było. Wtedy budka będzie
jeszcze bezpieczniejsza i będziemy wiedzieć, że wszystko, co zrobiliśmy, jest jak najbardziej ok. Zatem piszcie o takich sytuacjach. Będziemy takie studium przypadku może co jakiś czas na Ptasiej Strefie robić. Już mam pomysł na kolejny. Jeden komentarz mam w głowie jednego z widzów. Nie odkopię go, bo to było za dawno temu, natomiast cały czas mam go w głowie i myślę, żeby o nim też taki odcinek dotyczący budki lęgowej i bezpieczeństwa ptaków zrobić. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, jest to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć! No dobra, żeby nie było, że nagrywam na green screenie, no nie mam takiego dużego studia, żeby się tak przespacerować. O, patrzcie teraz, o. Ciach, jest światełko, tu światło świeci, po prostu w lesie bukowym jest tak ciemno, że trzeba tak nagrywać o światło. O, jest, jest, nie ma. A teraz cały czas czar prysł i mnie nie widać. Widać, trochę widać, nie widać, widać, nie widać, widać, trochę widać.